Cześć, z tej strony Edyta, Vegan TV, Zakręcony Wege Obiad. Dzisiaj przygotujemy krokodylki, czyli takie najmniejsze ogórki w zalewie słodko-ostro-słone. Pierwsze, co trzeba zrobić, to ogórki umyć dobrze, jeśli nie ozonujecie, zostawić w zimnej wodzie na minimum godzinę. Ja mam akurat dwa rodzaje ogórków, duże, małe, więc muszę je porozdzielać. Mam tutaj 2 kg. Zasypię je 4 łyżkami soli i zostawię. No i to wszystko na ten moment. Obiad. Dzisiaj drugi dzień z ogórkami, tak zwanymi krokodylkami, czyli ogórkami na ostro. Przyznam, że nie miałam czasu ich skończyć, tak jak poprzednich ogórków wcześniej, dlatego przeleżały u mnie prawie 24 godziny w soli. I chociaż zastanawiałam się, bo jednak pokrojone ogórki puszczają wodę, te też trochę puściły, ale leżąc w soli zrobiły się w środku takie, są bardziej słone. Teraz trzeba do nich znowu zrobić zalewę, zalać, odstawić na 12 godzin. U mnie to nie będzie 12 godzin, bo musiałabym je robić w nocy, więc na pewno poczekają znowu 24 godziny w tej zalewie. Ja mam już tutaj trochę starej zalewy z poprzednich ogórków, więc teoretycznie powinno być 3/4 szklanki octu. Do tego cukier, u mnie brązowy, bo lubię jego smak w przetworach. Daje taki fajny, jakby miodowy smak, bez miodu. Teraz ważę, ile tutaj mam. 280 gramów, może wystarczy. I do tego chili. Chili niby 2 łyżeczki, ja mam płatki chili. Według mnie i tak ta jedna łyżka płatków to będzie dużo. Ale zobaczymy, bo zawsze można jutro, jak będzie się jeszcze raz zagotowywać zalewę, po prostu dodać trochę chili. I do tego jeszcze oliwa. Ja dam 3 łyżki. Teraz zagotowujemy zalewę. Zalewamy nią ogórki i odstawiamy znowu. I jeszcze będziemy dodawać przy okazji do niej czosnek. W czosnku teoretycznie 2 główki. Teraz tą gorącą zalewą zalewamy ogórki. O Jezu, jaka ostra. Ostowa mocno. No jeszcze i tak wydaje się mało trochę. Nie wiem, czy nie powinnam jeszcze dorobić. Robiłam według przepisu. I one mają sobie zostać teraz w tej zalewie na kolejne minimum 12 godzin. U mnie, tak jak mówiłam, będą to pewnie 24 godziny albo coś koło tego. Więc wrócę do Was jutro. Kolejnego dnia, czyli tak naprawdę trzeciego w przygotowywaniu krokodylków, wkładam je do słoików. Wybrałam sobie specjalnie takie małe słoiki 350 ml, żeby włożyć po kilka sztuk pionowo, tak jak to widzicie. Bo wydaje mi się, że to jest takie fajne. Otwiera się słoik i naraz do zjedzenia tak naprawdę 8 czy 10 ogóreczków. Moje były naprawdę małe, więc bez problemu się mieszczą w ten sposób. Zalewę zagotowałam. I według oryginalnego bądź jakiegoś już powielonego przepisu z internetu były one zalewane zimną zalewą. Ja jednak postanowiłam zalewę zagotować i zalałam je ciepłą zalewą. Co do tego oryginalnego przepisu, to nawet po zaleniu zimną zalewą nie były pasteryzowane. Ja zdecydowałam się właśnie na zalanie ciepłą zalewą, znaczy gorącą, i już bez pasteryzacji.
po prostu włożyłam wszystkie ogórki do słoika i zalałam gorącą zalewą. Powiem Wam, że one są takie pyszne już w trakcie przygotowywania, że kilka sztuk mniej jest ich niż było na początku, to na pewno. Są słodkie, jednocześnie słone i lekko ostrawe. Dla jednych może być lekko, dla drugich trochę bardziej. Naprawdę bardzo pyszne, dosyć proste w przygotowaniu, chociaż czas przygotowania jest jednak trochę dłuższy. Możecie to wszystko skrócić, jeśli macie czas. Po prostu nie robić takich przerw jak ja, 24-godzinnych, a na przykład po 5-6 godzin je zostawiać i wtedy zmieścicie się w 2 dniach z przygotowaniem tych ogórków. Myślę, że to długie stanie wcale im nie zaszkodziło, wręcz przeciwnie. Ja je oczywiście schowałam później do lodówki i jak już ostygły w tej zalewie drugiego dnia, to po prostu siedziały sobie w lodówce, czekając na swoją kolej, na czas, kiedy będę mogła je przygotowywać. Co do zalewy, wydawało mi się, że będzie jej za mało, ale trzeciego dnia, jak podniosłam pokrywkę właśnie w misce z ogórkami, okazało się, że są przykryte całe, więc jeszcze puściły trochę soku albo po prostu się skurczyły i zalewy było wystarczająco, a nawet trochę w garnku mi zostało. Więc nie obawiajcie się, nawet jeśli na początku wydaje Wam się, że zalewy jest ciut za mało, to i tak się okazuje, że jest ok. Nie dodawałam już do nich żadnej gorczycy, liścia laurowego. Jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie dodać. Mnie bardzo smakuje ten smak ogórka. Jestem ich ciekawa. Być może za jakiś tydzień czasu otworzę. Zresztą miałam pod koniec miesiąca. Już mamy sierpień. Ale jeszcze sezon ogórkowy trwa. Chociaż ogórki o dziwo wcześniej były tańsze niż teraz. Zobaczymy, jak będzie pod koniec sezonu. Podobno słyszałam na rynku, jeśli chcecie, możecie obejrzeć mój film z rynku bałckiego, ogórki już się kończą. Zresztą wszystko mamy przesunięte w tym roku o miesiąc czasu, więc może tak być, że po prostu no, okaże się, że już ta najlepsza cena na ogórki była, ale jeśli macie swoje, to spokojnie możecie sobie zrobić, a takie malutkie to jeszcze będą na koniec sezonu, zanim urosną. Wyszło mi raptem 7 słoików lub aż 7 słoików. Myślę, że gdyby nie to podjadanie, byłoby 8 słoików na spokojnie, bo rzeczywiście kilka ogóreczków zjedliśmy w tak zwanym międzyczasie. No i to już wszystko tak naprawdę. Zakręcamy słoiki i już bez pasteryzacji je zostawiamy po prostu, aż ostygną. Jeśli macie ochotę, możecie je 5 minut zapasteryzować. Obserwujcie po prostu nakrętkę, czy jest wklęsła po jakimś czasie, jak już wszystko ostygnie. Dzięki wielkie za to, że oglądaliście. Daj znać w komentarzu, czy robisz jakiekolwiek przetwory, czy jadłaś lub jadłeś kiedykolwiek takie ogórki zwane krokodylkami. Przyznam, że to mój pierwszy raz z tymi ogórkami, ale bardzo mi smakują i myślę, że to nie będzie ostatni raz, kiedy przygotowuję takie ogórki. Być może jeszcze w tym roku się na nie skuszę, bo jednak te słodko-ostre bardzo mi odpowiadają. Do zobaczenia, cześć!